Jedna chata wyrąbana, popatrz się, stary, widzisz to? Kurczę, musimy odzyskać nasze stafiksy. Teraz misja tego odcinka jest odzyskać Maćka stafiksy. O nie, creeper! Dowody go, do lawy znaczy. Sio! Żalika, nie odzyskałem wszystkiego, ale mam ludę miedzi, lazulu. Jak nie masz... O, żelaza ile tam jest! No właśnie, odkryłem to. Idziemy tam, chodź, klepiemy je. Góry, pająk! Jakie robi ty, ciki briki. Pająk, pająk! Walić go tam. To ten, co go jebłem. Obudził się. Kończę tą grę, k***a. To on jest Shuriken VR. Dzień dobry, cześć i cześć, moi kochani, z tej strony Shuriken VR, z kanału Shuriken VR. Witajcie mordeczki, dzisiaj kolejny odcineczek z Minecrafta na PC. Zaraz muszę się nauczyć ten robić tą dynamikę taką. O tak, tak się robi w Minecrafcie, jak się mówi do widzów i jeszcze się macha łapką. Nie zapomnijcie zostawić lajka w górę oczywiście, bo to mnie motywuje do nagrywania kolejnych materiałów. Jest ze mną dzisiaj Maciuś. Maciuś na razie gapi się w sufit, bo chyba znalazł tam coś ciekawego. Także zapraszam do materiału i mam nadzieję, że dzisiaj będzie epicko. Naszym celem jest dostanie się do Netheru, aby móc pozyskać niezbędne składniki, by pokonać smoka. Także zapraszam do oglądania. Maciuś, no. jestem w słodziaku. Na co się patrzysz? Co się stało? Ja mówiłem do Bozi. Jak do smoka. Jak do smoka? O, co to jest? O, bo to, ja wiem, to nie jest smok, to jest takie gówno. Słuchaj, wiesz co to jest? To jest... Nie wiem. To jest coś takiego, że jak nie śpimy kilka dni pod rząd, to koszmary się pojawiają w nocy i one będą nas atakować. Więc musimy zdobyć. Poczekaj, nikt łóżko. Nie ostrzegał, że w Minecrafcie realny świat przychodzi, to co ze snu się dzieje. What the Bumbleman. Nie. Straszne rzeczy się dzieją. Jaki Bumbleman? Nie wiem. Muldok? Jak on ma? Jaki Muldok? No ten Bum cię lubi. Co dzieci wysyła czasami do nas na plac zabaw. Nie ma takich mowków w Minecrafcie. No jak nie, no przecież biegają małe stworki takie zielonkawe i podobne do mnie i krzyczą ta, przytul. O, zioba, lata to do góry. To zombie. Zlata tu? O kurde, rzeczywiście. O, jebaniutki, dobra. Ale dobra, srać go. Masz jakieś jedzenie? Ty, ja nie mam jedzenia, ale nie fajnie. Poczekaj. Zgniłe mięso ci rzucam. No, dzięki, ty to jesteś dobra morda. Wiesz co, wstać sobie w dupę na zgniłe mięso. Ale poczekaj, ty, a ze mną się podzieli? Nie. Bo w sumie ja mam cztery tylko mięska i... Masz cztery mięska, dawaj mi mięso! Jak masz mięso? Nie, nie chodziło o to. Chodziło mi, że mam cztery szynki. Na pasku zdrowia. A, myślałem, że masz... Kurde, tyle mięsa i nie chcesz się ze mną podzielić. Słuchaj, ja już widzę mój target. Jest świnia na zewnątrz, ale muszę się uleczyć po prostu. Ja idę... Na zewnątrz? Ja idę ją załatwić zaraz, tylko się na... Czelikam, wyjdź na zewnątrz. Dlaczego? No wyjdź na chwilę. I tutaj stań do okna. Ty, no faktycznie jest świnia za oknem. Ej, bo mnie atakują! Idź diamenty kopać. Ty idziesz kopać diamenty, ja idę zdobyć nam jedzenie i łóżko przede wszystkim. Dobra, ale powiedz mi teraz jedno, czy on odleci? Nie, no może jak będzie dzień, to odleci. Idę mu naklepać po prostu. Dobra, poobserwować tą epicką fight? Dobra, oczywiście. Obserwuję. Epicki fight! Shuriken versus Maszkara! Ja mam... Co? Jak za mną? Co za mną? Mogliście! O, no ja tu ich jest więcej! Dobra, nie walczymy z nimi. Ja, jaki piękny wschód słońca. Maćku, zobacz to. Widzisz to? Popatrz, jak pięknie to wygląda tutaj. Nasze cienie są rzucane na ścianę. Wszystko takie jest super realistyczne. Piękne. Minecraft na modach, na shaderach. Na shaderach, tak. Wow, beautiful. Dobra, poleciały te... O, palą się, palą się. Palą się? Co się pali? Te, o, palą się. Palą się, rzeczywiście, dobra. To co to, władca pierścieni odpalił się, czy co? Takie dźwięki. Do Mordolu. To jest z hobbitem. Okej, okay, idę po te świnie i po łóżko. Ty idź kopać tam diaksy czy coś. O, widzę tego Endermana. One dużo biją. O, widzę krowę. Krowa nie daje wełny, ale to nie znaczy nic dla mnie. I dobra, tak go pokonam. Robimy to tak. Ja mam łuk, mam celność. Tu są... Proszę. O, macie krzesza. Kowce znalazłem. Dobra, zajebiście. Stary, mam wełnę. Będą łóżka, rozumiesz to? Będą łóżka? Będą łóżka. Spać do jutra? Oła.
czyli będę mógł się opracować. O, co to jest? Się zakłysnąłem powietrzem. Znalazłem wioskę villagerów. O kurde. Nie wiesz, co to znaczy? No, wioskę wieśniaków. Tak, dokładnie. A w tej wiosce wieśniaków możemy zdobyć fajne rzeczy. Ja się tam przejdę i zobaczę, czy coś mogę im zarąbać. Z tego, co wiem, to mięso zawsze można zarąbać. I aha, no i tak. Muszę rozszerzyć swoją farmę. Właśnie. Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Powiedz ty mi, dlaczego ja nie rozszerzyłem naszej farmy? Ej, to bardzo blisko było w ogóle naszej bazy. Shelikan, ja już nie mogę biegać. O kurde. Dobra, ja tam zaraz przyjdę, bo mam jedzenka trochę. To się zaraz z tobą podzielę, ale najpierw jeszcze wbiję tu. Oni mają krówki! No to już nie mają tych krówek, tylko się nimi zajmę. Dobra, ja muszę się do ciebie cofnąć, bo ja tak nie Na głodnego nie będę pracować. Co to za pracodawca, który swoim poplecznikom nie daje jedzenia? Ty zrobię jak zagraniczni youtuberzy. O, świrek. Zagraniczny youtuber. Ale fajnie, jak zytuje się teraz ty. A może pokopiemy sobie świrku? Co to jest? Żaden... Żaden zagraniczny youtuber tak nie robi. Co to jest przecinarka? Nie wiem, ale trzeba to zajebać. O, mamuszko! Już nie ma... O, znowu. O, Shelikan. Uuu, tak mi smutno. Zablałem ci łóżko. Niebo się popłakało. No niebo płacze. No. Ale to dlaczego, że ty nie kopiesz diamentów? Nie mogę kopać dwoma życiami i pół. Dobra, żwir mi niepotrzebny. Ja czekam na ciebie tutaj. Jesteś tam? Dobra, jeżdż idę. A to jest taka bardzo mała ta wioska. Myślałem, że tu jest trochę tego więcej. A tu gówno jest. A nie, no dobra, jest większa. Mam drugie łóżko. Realistyka wieje i tutaj wieje też. Wieje ci coś? No, dobra. Okno rozdupciłem. No jaja se robisz chyba. Żartuję, nie zrobiłem tego. No, bo już myślałem. Czekaj, zostały mi 2-3 domki. O, kota znalazłem. Dawaj go do domu, wiesz, że ja jestem za kotami. Wiem, ale to trzeba ryby złapać. W tą stronę muszę się udać, żeby do ciebie trafić. Nie mam pojęcia, ale teraz mówię serio. Nie mam pojęcia, w którą stronę. Co to jest? Tu kartograficzny, no dobra. Dobra. Chryb znalazłem. To teraz muzyka Elevator, czyli winda. Czekamy na Shelikana. Czekaj, jem chryb. Dla efektu 2x zooma można dać. Znaczy 2x strzałkę, że niby się przewija, a będzie ta sama leciało i 10 sekund będzie to trwała ta scena. Jak Shelikan tu przyjdzie, dopiero będzie pauza. Idę! Już! Idę już! Przestań, ale ty pierdolisz. Shelikan, no? Długo na ciebie mam czekać, bo ja tu głodny jestem. Tak, nie, no idę, no nie mogę cię znaleźć po prostu. Czekaj, gdzie ja byłem? Nie wiem. Czy ja tędy szedłem? Użyj umysłu swojego, Shelikan, mózgu użyj. Może Shelikan ci koordynaty podam. O, podaj mi koordynaty, no i dobra. Znalazłem, rzeczywiście! Matko, co tu było? Jezus, cała chwała Bogu, że dają koordynaty w tej gierce. No mam nadzieję, że coś dobrego przygotujesz. Tak, czekaj, idziemy smażyć. No weź te kotleta z tego. O! Co jest? Ja nie wiedziałem, że to wystrzeli samo po naciągnięciu. Ja pierdziele. Ja nie wiedział. Ja przeplasiam. Ja nie zrobiłem to kocielowo. Masz, bierz łóżko i I kładź się spać. Nakal mnie. Za to strzelanie do mnie? To było naprawdę niechciąci. Za to, co zjem. No. Nie, no naprawdę przeplasiam. Jak bardzo? Zrobić ci... Postaw łóżko i chodźmy spać, żeby ta noc minęła. Mogłeś to równo postawić jakoś? Kładź się spać. Widzisz, przeziębiłem się. Jak mam zasnąć? No śpi, kładź się prawym na tym. Słodki śnów. Shelikan mówi śpi. Potrzebuję nowej siekiery. Wiesz, co jest fajne w tym łóżku? Że jak śpimy, to mamy tu respawna, więc jak zginiesz, to pojawisz się na łóżku, a nie w dupie. O, super. Idź, ciśnij i zdobywaj mi potrzebne rzeczy. Bardzo ważne. A ja idę rozszerzyć naszą farmę. Terytorium. Pamiętaj, pod każdym drzewem strzaj i nie daj sobie wmówić, że tylko psy muszą tak robić. Normalnie czuję, że w dniu drugim ewoluowałem na lepszy poziom normalnie w Minecrafta. Co robi przecinarka? Co ona robi? Przecina. Wow! Dzięki, stary, ty to jesteś. Dobrze, że mam ciebie tutaj w tej grze. Odkrywczy jestem. Bardzo. O, mamy jedzonko zrobione. To jest zrobione. O, lawa! Czy ty się dobrze czujesz? Nie. A Shelikan robi teraz mega wybitną plantację chlypa i to będzie najlepszy chlyp na świecie. Gumi się skaczą tam i siam, bo gumi się zna już cały świat. Gumiś to fajny miś. O, podkład muzyczny już do Miku będzie. Bo mi tu żadna muzyka nie leci, bo wyłączyłem tą z Minecrafta, więc... Bombermany. No to bardzo krótka piosenka była, myślałem, że trochę więcej zaśpiewasz.
4 chlypa zrobiłem. Mało. Musimy mieć większą znacznie farmę, a to oznacza tylko jedno. Muszę zrobić płotki, ale nie wiem jak się robi płotki. O, jesteśmy w dupie. Ja nigdy nie robiłem płotków. Płotki są dla słabych. O, tu jest. Jak zrobić płotek? Cyk, 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 cyk. Zrobimy tu tak, żeby tu nikt nie przechodził. Wow, ale that's beautiful. I teraz musimy się tak okampić tutaj, żeby kompletnie nikt nie wszedł na nasz zajebisty teren. Aby tego dokonać, muszę użyć całej mojej inteligencji. O kurde, ale szkieletów. O nie, zepsuło mi się. A masz kopaczką, motyką, znaczy się. O, ale ona jest szybka. No. Ty, to jest dobra rzecz, ta motyka cała. No dajcie mi to skończyć to, kurde, twoja mać. Co mi strzelasz na moją farmę zajebistości? Idziemy zrobić sobie kolejny porek zajebisty. Cyk, cyk, cyk. W sumie mógłbym zrobić sobie mieczyk, ale diamentowy. Ale nie chcę zużywać, bo ja potrzebuję kilof diamentowy. Ale na to, żeby to otrzymać, muszę więcej diaksów mieć. A Maciuś mi nie chce przynieść. Bo nie mam. Ja powiem ci, że jakbyśmy musieli robić speedruna Minecrafta, to w życiu byśmy tego nie zrobili. Nie ma... Nie, wiesz co? Bo oni w montażu oszukują. O. Tak, ja wiem, że oni koordynaty se wpisują. Teleport, montaż, robi robotę, wszystko. No właśnie się zastanawiam, czy one mogą przejść wodą? Bo jeżeli tak, to przerąbane. Okej, fajnie, dobra, to mam jeszcze płotek w razie czego. Nie wiem, czy tam nie muszę czegoś... to muszę skitrać. Nie fajnie, że to tu jest. Ale to zaraz skopiemy i nikt tutaj nie wejdzie. I teraz chcę sobie zrobić jeszcze, oprócz samego płotka, chcę sobie zrobić jeszcze bramkę wejściową, tak? Gdzieś ona tu powinna być. O, jest, cyk. Super. Mamy cyk. No i idzie jeden już tam z góry, kurde, do mnie, atakują mnie. Jedziałem. Wiedziałem, wiedziałem. Muszę to jakoś skopać, kurde, i to odgrodzić. No nic, akcja! Nie! Montażysta, nie pokazuj tego, co teraz zrobiłem, bo to było słabe strasznie. Ludzie się śmiać ze mnie będą, ja nie lubię, jak się ze mnie śmieją ludzie, bo mi potem smutno jest. Zobacz sam, ile płotków tutaj mam. Tyk. Pięknie, beautiful. To jest tak dobre. Maciek, jak ty to zobaczysz, to powiem ci, ja jestem urodzony budowniczo. Normalnie mi się w Minecrafcie nie chce budować, ale dzisiaj robię wyjątek. A co tworzysz? No, poszerzam farmę, robię nam działkę, tak żebyśmy mieli, byli bezpieczni poza domem, też mogli sobie tu chodzić. Szelikan, znalazłem 6 diamentów. Naprawdę? Poważnie. O te panie, to zarąbiście. No i w końcu się do czegoś przydałeś. Co ja potrzebuję tu zrobić jeszcze? Chyba zrobimy to, kurde, w taki magiczny sposób. Teraz tego się nikt nie będzie spodziewał. Co ja tu zrobię, to jest mistrzostwo świata. Jest diament kolejny, jej. Dwa na oczy? Co ty gadasz? Cztery. Ale super, ej stary, no i w końcu! Dzisiaj jednak pójdziemy do tego netheru. Ale bajerancko. Kolejny, mam nadzieję, że lawa mi nie padnie, tylko gdzieś lawę tu słyszę, dobra? Wszystko w porządku, kopię. Koło lawy. Mam 12 diamentów. Oh my god! O, to super, bajerancko. Będzie u mnie na kilof, na miecze będzie. I zrobimy sobie stół do zaklinania. Będziemy czarodziejami. Tylko muszę zdobyć papier. Muszę się udać po trzcinę cukrową. Top, 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 top. Idę już do ciebie. Jej, nie mogę się doczekać. Czekaj, tup, tup, tup. Albo do skrzyni ci zrzucę. Wrzuć do skrzyni, te fajne rzeczy po lewej stronie są w skrzyni jak coś. O, co to za matu płynie do nas z kuszą? O. Ej, popatrz, jakiś rajd robią. Przez wodę płyną to. Co jest? To jest nasz wylecz, dawaj ścieki, dobra. Co to są za... Idziemy im na... Strzelaj do nich, no. Jak bandyci, przez bandyci, wodę. Wypierdzielać. Przez wodę, co wy myślicie, że jesteście nowymi mesjasiami? Co za to? Oni nawet nie strzelają, dobra, to jest łatwy cel, to jest łatwy cel. No bo może nie są w zasięgu, nie wiem. Ja nie tu muszę to naprawić. Ja mu zaraz zasięg dam, jak mówię. Jak to wyskoczyć przez to? Tu jest płotek. Co jest? O, nie. Tu, pokonu. Tu. Płot cię pokonał. Zamykaj za co sobą. Co wsiunie jeden? Zanim naciągnę ci świerdzielę. Powiedz mi, czemu ty szedłeś naokoło, skoro mogłeś tutaj po prostu do wody wejść? Po co ty musiałeś wyjść za płot, żeby go uderzyć? Mam standard. Standard? W tym odcinku zdobyliśmy standard.
O, no i git. No, no i super. No i to mamy właśnie sztandar. Mamy sztandar. Mamy swoje standardy, nie? No tak. W ogóle zauważyłeś prawy górny róg. Mamy takie dwie czaszki i coś tam. Jak masz czaszki? Też? Jakie czaszki masz? Nie masz tego? Ja nie, mam. A bo ty ich zabiłeś. Należy do ich gangu teraz? No raczej chcą cię zabić teraz. Ale dobrze, że ich pokonałeś. Nawet nie strzelali do mnie, widzieli. Co? Co? Jak to nie strzelali do ciebie? Przecież ani razu nie tego strzału nawet nie oddali. Ani jednego? Ani jednego. Patrzyli się na mnie i tylko Chodź, prześpimy się. Oh yeah. Sharikan mówi spanko time. Dokonał postępu wygnanie na co? Na żądanie? Wygnanie na żądanie? Przecież ja się... O, piła! Oj, prawie wlaziłem. Ja idę no, do No właśnie, wylić. Ja nie wiem jak ona działa, ale po co idziesz do wylić? Idę wyjaśnić typu. Słuchaj, idź, zdobądź mi teraz to fioletowe dziadostwo, okej? Okay? Zdobądź Jakie mi tego... Fioletowe? 20. To fioletowe, jak się łączy lawa z... O, wodą. Ja to mniej więcej wiem, gdzie to jest. Wydobędziesz to diament kilofem. Jak to wydobędziesz, zrobimy portal do piekła. Lecie. Nadchodzi ten czas, kiedy Sharikan w końcu będzie miał swój upragniony kilof diamentowy. O tak, ewolucja. Ty Sharikan powinieneś ze mną lecieć tutaj, a nie... Co, kopać dziadostwo jakieś? Stary, ja tu płot muszę dokończyć, a ty mi jakieś pierdoły gadasz teraz. Ja to na pewno zniszczę? Tak, tylko to się długo kopie strasznie, bo to twarde jest, wiesz? No. Więc nie przejmuj się tym. Ale tak, kopie. zniszczysz to, dasz radę sobie na pewno. Dlaczego nawet nie słyszałem nic? Sharikan, ziaplasiam się mną. Ale jego już nie ma, wiesz, on już wyleciał w powietrze. Nieważne, robiłem to przy lawie. Mam iść tam z tobą? Dobra, to... Tak. Kurde... Chodź, on był przy lawie i ja no już i... czuję coś, że już po itemach moich wszystkich. Niemożliwe. Idę. No. Pieprzo... Przeczytałem pie... na połowie, a to wieprzowa była. Widzisz, moje stafiksy tu lezią. No. Nie wszystkie, bo Bomberman mi większość zniszczył. Bomberman ci zniszczył? No. Najgorzej. No i co? A masz? Chloń mnie. Okej. Okay. Mam obsydian, dwie części obsydianu mam. To mało. No właśnie mało, bo przez chwilę Bomberman. I zabrał mi ciapeczkę i gacie znowu. Patrz. Wiem, gaci mnie. Patrz, jak to się robi. Patrz, jak to się robi. Czekaj. Ej, za tobą! Co za... Okej, okay. Co się no, dzieje? No zrobił to samo, kamikadze z kuli. Ale tu są te, tu jest obsydian, tu można kopać no tak, obsydian. Tak, wiem, bo ja to zrobiłem. Aha, dobra, no to trzeba tylko ten odgrodzić, żeby woda nie płynęła. W poprzednim odcinku. Proszę bardzo, od razu ci się lepiej będzie kopało. W poprzednim odcinku to zrobiłem. Tak? No, obserwuj mi przed pole teraz, bo znowu Creeper mi zrobi kamikadzie od góry. Bo on zrobił od góry i w locie normalnie. Aha, no chyba, że tak to zrobił. No to rozumiem. No, ja sobie kopię tutaj tak kulturalnie, nikomu się nie wpierdzielam w robotę, w ogóle na mnie creeper skakuje i mówi what's up, i, ale śmieszne to było, ty, straszny film 4, ty. Ty, właśnie, czekaj, bo ja ci mogę pomóc to kopać w sumie, dobra, to będę sam. No co ty? O tak. Zimnej wody, no, przyda się tobie, ty dzikusie. Kop to, a nie mnie denerwujesz w ogóle. Przecież kopię cały czas, a czemu tu nie kopiesz? O! Widziałeś? On mi zrobił wcześniej takiego trika właśnie. Z góry. Widziałem. No. Jaki wariat. Dobra, to już nie mamy więcej obsydianu. Ile masz uzbieranego? Dobra, już ci mówię. No. 13. O, dobra, to dawaj mi. Powinno wystarczyć na wszystko. Uwaga, robimy enchanting table, a on znajduje się w magicznych przedmiotach, które znajdują się gdzieś... O, co mi jest potrzebne? Obsydian? Ty, ale mam obsydian, mam. Książka jest mi potrzebna! O, shit! Dobra, czyli jednak nie zrobimy tego, jeżeli nie będę miał książki. Zrobimy sobie portal. Chodź. Portal zrobimy sobie tutaj, w tym miejscu. Zapalniczka. Cyk. Proszę bardzo. Wchodzimy. Wchodzimy? Czy przecież giniemy tam? Ale ma hokus pokus, twój... O nie! Villagerzy! Odwrót! O nie! Nie mamy złota! Okej, na dziś wystarczy. Dziękuję ci, Maćku, za miło spędzony czas. Było fajnie, ale czas kończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Wiem, że jest długi, nudny i w ogóle jak flaki z olejem, to wina Maćka. No. I widzimy się w następnym materiale, gdzie będziemy się starali przejść Nether, a tam już będzie grubo. Przejdziemy Nether i będziemy się starali ubić Ender Dragona, ale to pewnie już za 20 odcinków. Także dziękuję bardzo. Pa.